romański był w czasie wojny u U księdza, księdza, tak? tak. Romański był całą wojnę, w czasie był u księdza. No i z nami razem wyjechał. Tylko że on został gdzieś w Kędzierzynie czy w Trzebinie, on gdzieś tam został, jak myśmy jechali. On z nami razem księdza jechał. Księdza się trzymał. Księdza trzymał się, cały czas się księdza trzymał. No i jakśmy jechali, to on właśnie wysiadł. Albo w Kędzierzynie, albo w Trzebinie. Gdzieś tam tego wysiadł. I został. I jak wyglądała podróż tutaj? To znaczy, jak żeście się pakowali, jak się spakowaliście? Jak wyglądał ostatni dzień? Boże, to płakaliśmy ze swoim już. Było, no, siedzieliśmy jeden dzień na stacji w Złoczowie, bo na peronie czekali na pociąg, nie? Na transport. Później jak dali transport, to co, dali takie wagony jak na bydło, takie na węglówki otwarte. Że to, i to wszystko, i krowy, i my, i całe to, co mieli, te tłomoki, to wszystko razem w tym jednym wagonie było. Ja miał krowę w innym wagonie. Krowa nasza była w innym wagonie, a u nas było wszystko razem. A rzeczy to nas pięć rodzin jechało w jednym wagonie, takim tych talerzach, bez ścian, bez niczego. No. Tu pięć rodzin jechało, ale krowy już nam dali do takiego wagonu, co miał te pobocze. Tu krowy już były w tym poboczu. No, myśmy nie mieliśmy razem wszystko w jednym wagonie. To wszyscy jechaliśmy. I przecież wujku Wasyl, i przecież Michał, i wszystkie te sopki z góry. Wszyscy razem jechali. 10 rodzin. 10 rodzin było w jednym wagonie. I wszystkie rzeczy, i krowy, i konie, i wszystko razem było w jednym wagonie. To było straszne. Marynka, to było straszne. Jak sobie przypomnę, to Jezu kochany. Ale wesoło było, Maryśka. I cały czas, jakśmy jechali, cały czas deszcz padał. Tak. I cały czas deszcz lał. No i to takie deszcz lał, że to było coś okropnego. Mimo że lato było przecież. To lato było. I cały czas deszcz padał. To wszystko, niektóre mieli jakieś zboże w worku, to takie kolce powyrastały przez worek. Mąka się zrobiła ciasto, chleb suszyli u worka, spleśniał, tak. Makaron suszyli, wszystko spleśniało, potem... Mojej mamie kożuch zgnił, cała pola kożucha zgniła. No, nas wszystko pomiło, te pierzyny, tam co mieli, to ubrania, to wszystko, to pogniło wszystko. Naprawdę okropnie było.